Witam Was po meczu. Wynik jest niestety dość oczywisty. Akurat zniknął z ekranu, ale zaraz się pojawi. Jest wynik. Finał Pucharu Ligi. Który z Was chce zacząć? Ja zacznę jako przegrany. Powinienem mieć wielkiego doła, ale nie mam zbyt dużego. Jest to, że tak powiem, dzięki napojom wyskokowym. Aczkolwiek no, byłem przekonany, że mecz zakończę porażką i myślałem tylko, że będzie ona troszkę niższa. A jednak okazało się, że po pierwszej połowie, którą tylko 1-0 bodajże. Tak, 1-0. 1-0 było tylko do przerwy, w drugiej części geniusz taktyczny Piotra oraz doskonale opracowany stały fragmenty gry. Perfekcyjnie. Dały mu zasłużoną, absolutnie wygraną i w tym miejscu chciałem mu pogratulować pierwszego trofeum. Dziękuję. 6 punktów pierwszych do klasyfikacji rozgrywki mistrzów, ja dostaję tylko 3. I właściwie no, niewiele można powiedzieć. Jego drużyna była zdecydowanie lepsza i nie miałem większych szans na odniesienie jakiegokolwiek sukcesu. Piotrze. Ja chciałbym z tego miejsca też podziękować Łukaszowi za dobrą postawę w finale, za bardzo czysty mecz. Odbył się bez kontuzji chyba i bez wielu kartek. Tak, ostatnio ze mną i Ibrahimowiczem. Jedna żółta kartka, tylko Lucas Romero. Tak, nowicjusz w mojej drużynie. Bardzo czysty mecz. Ostry, ale czysty. Tak, ostry, ale czysty. Bardzo, bardzo angielski w stylu. To trzeba przyznać. Jestem zadowolony z wyniku jak najbardziej. 4-0 w finale. To jest to, na co liczyłem po cichu. Dobrze udało się to wykonać. To co mogę powiedzieć. No. Zobaczymy, co przyjdzie dalej. Jeszcze przed nami Puchar Anglii do dokończenia. Jeszcze z Ligi Mistrzów. Jeszcze finisz sezonu ligowego. Dużo się może zdarzyć.